Psychobiologia związków, część druga. Mózg jako para. Czasem żądamy od partnera, partnerki, czegoś, czego nie może nam dać, co prowadzi do frustracji. Zrozumienie, jak działa mózg, może nam pomóc. Prawa półkula. Przetwarzanie racjonalnego umysłu, praca, odwaga, sukces, działanie na zewnątrz, męskość, porządek, obowiązek, honor. Zajmuje się teraźniejszością. Lewa półkula. Przetwarzanie emocji, uczuć, estetyka, miłość i zrozumienie, uległość, kobiecość, relacje, sprawiedliwość. Zajmuje się przeszłością i przyszłością. Kiedy pracuję, zwykle używam półkuli prawej. Jeśli w tym momencie partner, partnerka zapyta: kochasz mnie? Mogę odpowiedzieć tak, ale bez emocji, trochę chłodno. Partner, partnerka może pomyśleć, że coś jest nie tak, będą kłopoty. Jeśli stracę z kolei pracę i wpadnę w długi, moja prawa półkula jest w szoku. Tak? Praca nie działa. Cierpię. Żeby złagodzić to cierpienie, włączam nieświadomie lewą półkulę. Staję się czuły, czuła. Zbliżam się do partnera, partnerki. Chcę mieć dziecko i tym podobne. A jeśli partner, partnerka mnie porzuca, cierpię przez miłość. Włączam prawą półkulę i bardziej angażuję się w pracę. Mózg gra w ping-ponga. Możemy przełączyć się z prawej na lewą półkulę i na odwrót wiele razy w ciągu dnia. Ta gimnastyka mózgu ułatwia nam przystosowanie oraz utrzymanie uwagi na naszym otoczeniu. Świadomość tego schematu pomaga wiele zrozumieć. Dostrojenie do wspólnego rytmu. Partner albo partnerka mówi: że cię kocha, jest bardzo czuły czy czuła. Godzinę później następuje zmiana. Partner czy też partnerka wydaje się obojętny czy też obojętna i zajmuje się czymś absorbującym. Skutek: czuje się ignorowany czy też ignorowana. To czas, by przypomnieć sobie o tym właśnie schemacie. Jest czas na miłość i czas na pracę. Dzielenie się. Ważne, abyśmy rozmawiali z partnerem czy też partnerką, gdy jest w trybie lewej półkuli. Wtedy partner czy też partnerka chce tylko podzielić się swoimi przeżyciami i być zrozumianą, zrozumianym. Dla prawej półkuli zgoda na rozmowę o problemach przyczynia się do szukania rozwiązań i do zmniejszenia stresu. To doskonały sposób na uniknięcie narastającej frustracji. Spotkanie w tym samym miejscu, czyli w tej samej półkuli i czasie, konieczne. W przeciwnym razie związek może być bardzo trudny. Definicja małżeństwa w Recall Healing. Małżeństwo służy rozwiązywaniu problemów, których w ogóle byśmy nie mieli, gdybyśmy nadal byli sami. Para w codziennym życiu. Role. W przyrodzie tylko samiec alfa i samica alfa ma prawo do reprodukcji. Gdy wybieram sobie samicę, to znaczy, że jest ona moją samicą alfa. Gdy wybieram sobie samca, to znaczy, że jest on moim samcem alfa. Od tej chwili para musi zawsze brać pod uwagę status samicy alfa i samca alfa. W przeciwnym razie para nie może istnieć. Samiec alfa rola. Obrońca, zarządzanie, bycie numerem jeden, pewność siebie, panowanie, siła, rozwiązywanie problemów, potrzeba uznania i szacunku za wykonane zadania. Kobieta musi uznać tę rolę swojego mężczyzny, zwłaszcza w grupie.
Im bardziej kobieta uznaje mężczyznę za swojego samca alfa, tym bardziej on uznaje ich związek, tym silniejsza jest ich więź. W sferze biologicznej to całkowicie naturalne i konieczne. Samica alfa rola. Bycie rozumianą. Tworzenie relacji. Komunikacja. Tworzenie więzi. Aby w razie zagrożenia polecenia i rozkazy docierały do właściwych osób. Bycie w centrum uwagi. Przygotowanie gniazda. Kobieta jest połączeniem, zjednoczeniem. Jeśli mężczyzna jej przeszkadza, nie pozwala jej nawiązać kontaktu, staje się dla niej przeszkodą. By zabezpieczyć klan rodzinny, kobieta nawiązuje kontakty i tworzy więzi na wszystkich poziomach. Mniej kontaktów, mniej więzi oznacza poważne niebezpieczeństwo w razie zagrożenia na poziomie biologicznym, ponieważ kto będzie słuchał rozkazów i poleceń? Kobieta zajmuje się komunikacją. Musi więc czuć się zrozumiana i doceniona. Dla pary konieczne jest, by mężczyzna słuchał swojej kobiety i rozumiał ją, co sprawia, że staje się ona samicą alfa. Mężczyzna musi jej słuchać, nie narzucając własnych odpowiedzi. Ona potrzebuje po prostu wysłuchania i zrozumienia. Jeśli mężczyzna nie rozumie kobiety lub odrzuca to, co kobiece, ona nie czuje się samicą alfa. W tym momencie mężczyzna osłabia więź, przez co para cierpi. Wskutek seks przestaje być wspaniały i zadowalający. W przyrodzie tylko samiec alfa i samica alfa mają prawo do seksu. Im mniej ją doceniam i szanuję, tym mniej mam ochoty na seks. Dokładnie tak samo jest z nią. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie więzi, relacji, jedności, zrozumienia. To podkreśla rolę partnerów jako samca i samicy alfa, aby umożliwić reprodukcję i wspaniały seks. Kluczowe pytanie w związku. Czego potrzebuje mój partner? Czego potrzebuje moja partnerka? Uwagi!